26 września wspominamy świętego Nila Młodszego, opata. Nil, zwany Młodszym, dla odróżnienia od Nila Starszego z góry Synaj, urodził się w Rossano, w Kalabrii, we Włoszech, około roku 910. Na chrzcie otrzymał imię Mikołaj, ku czci świętego Mikołaja z Miry, którego kult na wschodzie był zawsze bardzo żywy. Jako młodzieniec wstąpił w związek małżeński. Wcześniej jednak zmarła mu żona i wtedy wstąpił do służby Bożej przy katedrze w Rossano, gdzie czczony był obraz Matki Bożej, bardzo stary, pod nazwą Acheiropoireta, czyli uczyniony nie ręką ludzką. Włochy południowe były przez wiele lat pod władzą cesarzy wschodniorzymskich. Dlatego było tu sporo ludności greckiej, a język grecki i liturgia bizantyjska były powszechne. Niebawem Mikołaj przeniósł się do klasztoru Bazylianów w San Nazario koło Salerno i tu przybrał sobie imię Nil ku czci wspomnianego świętego z góry Synaj. Po latach życia wspólnego Nil zatęsknił jednak za życiem samotnym, dlatego udał się na pustkowie. Modlitwa, praca ręczna, rozczytywanie się w księgach świętych i pisanie zajmowało mu czas. Zachowały się niektóre z jego pism. Zadziwia nas piękna kaligrafia, doskonała znajomość języka greckiego i łacińskiego. Był również uzdolniony w dziedzinie muzyki i malarstwa. W roku 943 do Nila przyłączył się uczeń, błogosławiony Stefan, który pozostał przy nim do końca życia, przez 60 lat. Stefan przyprowadził ze sobą przyjaciela, błogosławionego Jerzego. W latach 952-953 południowe Włochy zaczęli jednak najeżdżać Saraceni, piraci arabscy. Nil opuścił więc swoją grotę pod wezwaniem świętego Michała i wraz z uczniami przeniósł się do pustelni świętego Hadriana i świętej Natalii, gdzie pozostał 25 lat. Wszyscy trzej korzystali z okazji i raz po raz czynili wypady do okolicznych miast i wsi, by głosić Słowo Boże i zachęcać do pokuty. W ten sposób dało się Nilowi skłonić namiestnika cesarza wschodniego nad Kalabrią i Lukanią do tego, by porzucił swój wysoki urząd i zamknął się w klasztorze. Wydarzenie to odbiło się we Włoszech głośnym echem. Sława Nila była tak wielka, że garnęli się do niego ludzie ze wszystkich stron z prośbą o modlitwę, radę czy pomoc. Najwybitniejsi mężowie owego rejonu poczytywali sobie za obowiązek i zaszczyt zetknąć się z nimi. W tym czasie zmarł biskup Rossano. Zgromadzony kler i lud wybrał na jego miejsce Nila. Ten jednak nie przyjął tak zaszczytnej godności, usprawiedliwiając się, że złożył ślub, że nie będzie przyjmował żadnych stanowisk kościelnych. Zbudowany tym nowy namiestnik, Bazyliusz, ofiarował Nilowi 500 złotych monet, by mógł wystawić obszerny klasztor dla wielu uczniów, którzy do niego się zgłaszali. Nil jednak wspaniałomyślnie nie przyjął ofiary, ale prosił namiestnika, by te pieniądze ofiarował na odbudowę katedry w Rossano. W roku 978 Włochy Południowe przeżyły ponowne najazdy Saracenów. Kto mógł, ratował się ucieczką do Konstantynopola, by nie dostać się do okrutnej niewoli. Nil także opuścił swoją pustelnię i z uczniami udał się do Kapui. Tu znowu zaproponowano mu biskupstwo po śmierci tamtejszego metropolity w roku 981. Opuścił jednak miasto i udał się na Monte Cassino, by przypatrzeć się życiu benedyktynów. Nila otaczała tak wielka sława, że mnisi wyszli mu naprzeciw z zapalonymi świecami, procesyjnie, widząc w nim świętego Antoniego Pustelnika i drugiego świętego Benedykta. Wobec tamtejszych mnichów Nil odprawił uroczystą liturgię w obrządku grecko-bizantyjskim, gdyż właśnie przypadała uroczystość założyciela zakonu, świętego Benedykta. Mnisi ofiarowali Nilowi w pobliżu klasztorek w Valle Luccio. Tu właśnie nastąpiło spotkanie Nila ze świętym Wojciechem w zimie na przełomie lat 987-988. Nil założył drugie opactwo w Serperii, w pobliżu Gaety. Tu nawrócił księżnę Aloarię, wdowę po księciu Pandolfie,
Odwiedził go też książę Jan III, tamtejszy władca, wraz ze swoją małżonką Emilią. Ponieważ Gaeta leży zaledwie około 150 km od Rzymu, wypadało złożyć hołd papieżowi. Nil udał się więc do papieża Grzegorza V równocześnie z misją, by uprosić dla antypapieża Filagata, Jana XVI, mnicha z Rossano, złagodzenie nałożonej na niego surowej kary. Kiedy powrócił do Serperii, odwiedził go cesarz Otto III, który właśnie pielgrzymował do sanktuarium świętego Michała Archanioła na Monte Gargano. Nil miał wówczas przepowiedzieć cesarzowi rychły zgon i prosić go, by przygotował się na drogę do wieczności. Tak się też stało. Młody cesarz opuścił ziemię, mając zaledwie 22 lata. Nil miał już 90 lat, kiedy postanowił założyć w pobliżu Rzymu trzeci klasztor. Tak powstało opactwo w Grotta Ferrata, gdzie też Nil niebawem umarł, a miało to miejsce w roku 1004. Według podania, miejsce to miała mu wskazać sama Matka Boża, do której Nil miał szczególne nabożeństwo. Właściciel na tę wiadomość chętnie odstąpił Nilowi swoją posesję. Początkowo była tu tylko grota. Uczniowie Nila wystawili jednak niebawem na tym miejscu klasztor i kościół, który do dnia dzisiejszego istnieje. Chętnie nawiedzany przez turystów i pątników, Grotta Ferrata leży w odległości 20 km od Rzymu. Święty Nil ma w kościele osobną kaplicę. Na jej ścianach wiszą obrazy przedstawiające ważniejsze wydarzenia z życia świętego. W głównym ołtarzu kościoła znajduje się czczony i uważany za cudowny obraz Matki Bożej. Klasztor jest w posiadaniu bazylianów. Módlmy się. Boże, Ty dałeś w świętym Nilu, opacie, wzór ewangelicznej doskonałości. Spraw, abyśmy wśród zmiennych kolei życia całym sercem umiłowali sprawy niebieskie. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Wszyscy święci, święte Boże.